rolnictwo i sektor żywnościowy odgrywają istotną rolę w gospodarce kraju, w gospodarce narodowej. Konferencja, która dzisiaj odbywa się na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, to wydarzenie poświęcone roli nauk ekonomicznych dla agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich. W konferencji uczestniczą przedstawiciele kilkunastu ośrodków z kraju i z zagranicy. W konferencji uczestniczy również liczna grupa młodych adeptów nauki, doktorantów. Liczę na to, że wnioski z tej konferencji będą tworzyły pewne podstawy i do dalszych publikacji naukowych, ale również dla polityków, dla praktyków gospodarczych dawały podstawę do nowych rozwiązań, nowych podejść, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu rolnego. Myślę, że w ogóle w nauce, a w tym szczególnie w sektorze rolnym, jeżeli chcemy się rozwijać i udoskonalać działalność w takim trudnym okresie, gdzie konkurencyjność jest bardzo wysoka, gdzie przedsiębiorcy rolni poszukują takich swoich możliwości zdobycia korzyści, wzrostu wartości dla właścicieli, musimy się spotykać, szukać takich rozwiązań, szukać może nowych metod oceny podmiotów rolnych, szukać nowych możliwości inwestowania w tych podmiotach. No i również pozostaje kwestia dyskusyjna w skali też polskiej, tutaj globalnie, sposobów opodatkowania rolnictwa. Tak? Czy ma to być taki sektor gospodarczy, który jednak się rządzi pewnymi innymi prawami niż ogólnie podmioty gospodarcze zajmujące się innym typem działalności. Finansjalizacja, czyli tak zwane ufinansowienie gospodarki, polega na tym, że odchodzi się od sfery realnej, czyli produkcji, handlu i usług i poszukuje się korzyści w operacjach finansowych. W rolnictwie takimi charakterystycznymi przejawami finansjalizacji jest na przykład spekulacja na rynku surowców rolnych, co nie jest wcale rzadkim zjawiskiem, a nawet dość często inwestorzy odchodzą od rynku kapitałowego, giełdowego, który jest rynkiem wysokiego ryzyka, zwłaszcza w momencie, kiedy następuje nadmuchanie bańki spekulacyjnej, no i wtedy właśnie przenoszą wolne środki pieniężne do rolnictwa. Drugim takim przejawem ufinansowienia gospodarki jest na przykład wykup ziemi rolnej, która trudno poddaje się zjawiskom inflacyjnym, a właściwie się nie poddaje, a po prostu z czasem nabiera na wartości, przy czym jest to wtedy już inwestycja długoterminowa. Drugim ważnym obszarem to są zagadnienia związane z ekonomiką rolnictwa, z rozprzestrzenieniem i zmianą struktury agrarnej, jak i sposobem finansowania i oceny podmiotów rolniczych w skali całego kraju, jak i z podziałem na określone województwa czy podregiony. Kolejnym obszarem bardzo ważnym jest kwestia spółdzielczości, która jeżeli chodzi o mleczarstwo w Polsce, jak również w Europie, ma długookresowe i daleko sięgające korzenie historycznie. I jest to takie zagadnienie, którym od lat zajmują się również pracownicy uczelni rolniczych zajmujących się ekonomiką. Zresztą spółdzielnie mleczarskie są często bardzo efektywnymi podmiotami, które przynoszą efekty korzyści dla swoich właścicieli udziałów. Zakres pierwszej sesji tematycznej był dość szeroki, ale od takich ogólnych kwestii związanych z ufinansowieniem gospodarki w skali światowej, w skali globalnej, poprzez regionalne uwarunkowania oceny efektywności i ekonomiki rolnictwa, poprzez problematykę spółdzielczości mleczarskiej, zakończyliśmy tę sesję na kwestiach podatkowych w rolnictwie. Dzisiejsza konferencja jest wspaniałą okazją do spotkania się wszystkich moich doktorantów z naszej uczelni, ale też przyjeżdżających z zagranicy oraz innych ośrodków naukowych w Polsce. Doktoranci spotykają się na sesjach zarówno warsztatowych, jak i sesjach naukowych. Tam mogą poddać dyskusji swoje pomysły na pracę, metodykę, która jest przewidywana, a także uzyskać cenne porady od starszych pracowników nauki, którzy już takie prace prowadzili.
ważnym aspektem jest również to, że mogą się poznać nawzajem, co buduje więzi i prowadzi także w przyszłości, mam nadzieję, do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, a nawet międzynarodowych, umacnia kontakty zagraniczne, no i zwiększa międzynarodowienie naszej nauki.